Cześć, witajcie z tej strony Marcin. Chciałem Was dzisiaj poinformować, że nastanie przerwa w publikacji filmów. Przerwa ta będzie wynosiła tydzień, czyli od dzisiaj, od soboty do kolejnej soboty, a spowodowana jest moim wyjazdem wakacyjnym. Tak więc przez kilka dni nie będziecie niestety mieli świeżych filmów, ale warto czekać. Za chwilę zobaczycie, co Was czeka po moim powrocie, za co będę się brał. Jest tego naprawdę dużo i jest to świetny sprzęt. A tymczasem, jakbyście się nudzili, warto zajrzeć do playlist. Jest tam ponad 520 filmów posortowanych dla Was kategoriami, tak więc każdy znajdzie coś dla siebie, może natraficie, a nawet na pewno natraficie na filmy, których nie widzieliście. Tak więc warto poszperać, rozejrzeć się, są tam też naprawdę zabawne filmiki. Co do dzisiejszego sprzętu, jeśli jesteście ciekawi cen, znajdziecie je w podpisie filmu. Tam są wszystkie linki do porównywarek cen do najniższych cen w sklepach. Tak więc zapraszam Was na ten mały zwiastun. No dobrze, moi drodzy, powiem Wam, że ten cały sprzęt po prostu ciężko zmieścić w kadrze. To jest to, co przyszło tylko przez ostatnich kilka dni. Może poza superluxami, które już doszły troszeczkę wcześniej, i słuchawkami od Soundblastera, ale po kolei zabierzmy się za ten tutaj stosik. Przede wszystkim będzie coś dla fanów klawiatur mechanicznych. Będzie jedna z najnowszych klawiatur Rokata. Rajos TKL Pro, a jak widzicie, minimalistyczna, z podświetleniem, bardzo bogate funkcje. To nie koniec mechaników, za chwilę zobaczycie dalszą część też. Od Rokata będziemy mieli także świetne słuchaweczki. Jest to model Rokat Cave XTD 5.1, wersja analogowa. Jak widzicie, z dużym pilotem, słuchawki masywne, natomiast według specyfikacji bardzo dobre parametry. Oczywiście sprawdzimy to sobie wszystko w testach. Zaatakowała także ponownie firma Gamdias ze swoją najbardziej zaawansowaną myszką. Jest to mianowicie Zeus. Myszka o bardzo nietypowym, ciekawym kształcie, bardzo wysokich parametrach, no i dość wysokiej cenie, ale też zobaczymy sobie to oczywiście podczas testów, a pierwsze wrażenia będą w rozpakowaniu. Testować myszkę będziemy na podkładce też od Gamdiasa. Tutaj akurat wziąłem do testów podkładkę typu Control, ponieważ wolę od typu Speed właśnie te podkładki Control. Dla mnie są po prostu lepsze. Zobaczymy, jak ona się zachowa, jak będzie ta myszka z nią współpracować. Następnie coś dla fanów coolingu, czyli najnowsze chłodzenie od Be Quieta, Dark Drop Top Flow, czyli chłodzenie pionowe, gdzie powietrze wyciągane jest w górę. Widzicie, mamy dwa wentylatory i bardzo fajny radiator. Wszystko oczywiście w ciemnych kolorach, plus bardzo ciche wentylatory. Bardzo mocna rzecz, jak widzicie, pudełko duże, więc samo rozpakowanie, myślę, będzie ciekawe, a testy to już po prostu będzie rarytas. W końcu będę miał czas też wziąć się za Superluxy 681 wersję Evo. Porównamy je też z podstawową wersją, jak najbardziej warto zrobić takie porównanie, więc będziecie mieli o tych słuchawkach kilka filmów. Sprawdzimy przede wszystkim, czy warto dopłacać do wersji podstawowej, czy ta wersja tak naprawdę się dużo różni. Ze słuchawek będą jeszcze dość niedrogie Soundblaster Inferno, takie dość małe słuchaweczki, dość kompaktowe. Zobaczymy, jak będą grały. Poprzednie słuchawki Soundblastera sprawdziły się w testach całkiem fajnie, więc może i te też wypadną dobrze. Mieliśmy ostatnio testy dwóch zestawów klawiaturka plus mysz. Mianowicie były to Rapu V100 oraz Gamdias Combo, klawiatura Ares Essential i myszka Aurea. Tutaj mamy zestaw TTE Sports by Telmatic Commander. Też mamy bardzo fajną podświetlaną klawiaturę oraz myszkę. I z tego, co pamiętam, klawiaturka na przełącznikach typu Plunger. Jeśli nie pamiętacie, co to, poszukajcie recenzji klawiatury TTE Sports by Telmatic Knacker. Tak więc ten zestaw też się fajnie zapowiada, dobra cena. I ostatni sprzęt, tutaj już najwyższa półeczka i cenowa, i jakościowa. Sprzęt od firmy Tesoro. Najnowsza wersja Lobera Spectrum, czyli wielostrefowe podświetlenie. Każdy klawisz podświetlamy osobno, robimy sobie dowolne efekty. Mamy też predefiniowane efekty, jakieś fale i tak dalej. Będzie na pewno obszerna prezentacja możliwości samego podświetlenia oraz oczywiście bogaty test klawiatury. Tak więc, jak widzicie, sprzętu nie będzie brakować, jest na co czekać. Ja teraz odpocznę kilka dni, a potem biorę się do pracy z nowymi siłami. Tak więc pamiętajcie, w tym czasie macie do dyspozycji kanał ponad 520 filmów. Jeśli chcecie sprawdzić czegoś cenę, to szukajcie zawsze w opisie filmu. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam Was, cześć!